Drogie, umiłowane, ukochane kandydatki na księżniczki. Nie wiem, czy znacie z taką staroindyjską baśń o królewnie, księciu i pawiu. Był sobie książę, który jechał drogą, gościńcem, poboczem i spotkał prostą dziewczynę, która szła poboczem drogi. I jak zatrzymał się na widok przepięknej dziewczyny, to w tym momencie dziewczyna zrobiła taki myk, pokazała mu ptaka. Tym ptakiem był paw. Po prostu dziewczyna puściła pawia. Książę z indyjskiej bajki zrozumiał, że coś jest nie w porządku, że dziewczyna się czymś zatruła, skoro na widok księcia puszcza pawia. Co zrobił książę? Owinął w jedwabne szaty, wziął na konia i zawiózł do znachorki. No bo wtedy nie było szpitali, to zawiózł do znachorki. I ta znachorka podała dziewczynie cudowny napój, dzięki któremu dziewczyna wypuściła jeszcze 3 pawie i wróciła do świadomości i przytomności. I znachorka powiedziała, a teraz należy się dziewczyną opiekować przez 24 godziny, przez tydzień, po 24 godziny. I nie spuszczać jej z oka, podawać jej tylko herbatkę malinową. No może z malinową to przesadziłem, herbatkę imbirową, o, imbirową. Imbirową herbatkę podawać i pilnować księżniczki, bo gdyby dostała dreszczy, to należy ją otulić kocem, a gdyby dostała potów, to należy ją otrzeć z potu. I ten książę przez 7 dni i 7 nocy czuwał przy prostej dziewczynie, która od czasu do czasu się pociła, wtedy ją obcierał z potu i czoło, oczywiście czoło ją obcierał, albo drżała z zimna i okrywał ją wtedy nie tylko kocem, ale i własnym ramieniem. Kochane, ukochane kandydatki na księżniczki, czy mam wam przedstawić puentę tej bajki? To wam przedstawię puentę tej bajki. Książę, mimo że już był zaręczony z księżniczką z państwa ościennego, wpadł na genialny pomysł, że on chce teraz szczęścia i szczęśliwy może być tylko z księżniczką z pawiem. To znaczy ona jeszcze nie była księżniczką, ale paw był tą główną postacią. I teraz uwaga, żebyście zrozumiały, jeżeli chcecie rozkochać w sobie faceta, to doprowadźcie do tego, żeby on się wami zaopiekował, czyli albo zemdleć w odpowiednim momencie, albo zemdleć 2 razy w odpowiednim momencie, albo ewentualnie można takiego jeszcze, no można zemdleć 3 razy na przykład. O, to są takie najlepsze pomysły, zemdleć. Pierwszy pomysł, zemdleć 1 raz, drugi pomysł, zemdleć 2 raz, a trzeci pomysł. Nie proponuję tego pomysłu z pawiem, gdyż niektórzy faceci w tym, w Europie, wcale nie lubią pawi. Indyjski paw to jak rozpostrze ogon, to on ma wszystkie kolory, a polskie pawie to są jakieś takie szaroburę. Po pizzy, po makaronie, po czymkolwiek, nie wiem. Byle co jedzą, nie wiem, byle jakie pawie puszczają, nie wiadomo, czemu tego, zamiast porządnego pawia, marchewkowy paw, to ja rozumiem, no. Albo ten, marchewka z groszkiem, zieloną, żółtą, tak, no, albo ten, no, albo po kawiorze paw, to jest zupełnie ten, i inny paw, no, dlatego, drogie dziewczyny, uważajcie, co jecie, bo po tym, jak puścicie
pawia w kolorze i w aromacie, nie daj Boże, alkoholu, to może być straszne. Się nie uratujecie, że to była inna trucizna.